wyścigi konne. Te wyścigi będą w Chester i spotkamy się tam z naszymi znajomymi, więc jedziemy i zobaczymy. Jak zawsze nie spodziewałabym się, żebym cokolwiek wygrała. Okej, już jesteśmy w drodze i jedziemy na rejsy. Sofia idzie na balet. Sofia? Going to the ballet? Nie. I spotkamy się z naszymi przyjaciółmi tam. Tak jak mówiłam. Mamy takie lepsze bilety. Postanowiliśmy, Tony wybrał jakieś 100 funtów i podzielimy się po 50 funtów i zobaczymy, czy cokolwiek wygramy. Tony ma więcej zazwyczaj szczęścia, więc on może coś wygra i mówi, żeby obstawiać te same konie co on, ale nie sądzę. Chyba wybiorę swoje, ale i tak przegram i tak. Co byście zrobili, jeżeli nie macie szczęścia na wyścigach? Czy byście obstawiali konie te, co na przykład ostatnio raz, jak byłam, to obstawiałam konie, te, co mi się nie podobały, żeby wygrać. Powiedziałam, że nie mam szczęścia, ale i tak nie wygrałam. Więc nie wiem, co teraz zrobię. Może obstawiać te, co akurat mi się podobają. Widzę 6-7 wyścigów konnych i można obstawiać od 2 funtów w górę, ile się chce. Pierwszy rejsów jest, nasi znajomi trochę się spóźnią, bo kończą pracę później, a pierwszy rejs się zaczyna o 6 i ostatni chyba jest koło 9. My nie wiem, jak wytrzymam na tych obcasach tyle godzin, no ale zobaczymy. Pojeżdżamy już i tak wygląda Chester. Jak nie byliście, to jest takie małe miasteczko. Hotel i zaraz będą wyścigi konne, ale parkujemy tutaj u mnie w pracy. Jest taki parking i właśnie zeskanuję moją kartę i mam nadzieję, że nie zamkną tego parkingu nam. No dobra, czas na wyścigi konne. Wezmę torebkę, która w ogóle mi nie pasuje do sukienki. Tak to wygląda. Ok, czyli box to box wygrał. Number one. Ale który numer? Czwórka. Czwórka, a moja szósta. To jest koń Anety. A nie, to nie jest. O tam jest mój. Kurna, biednie wygląda. Biednie wygląda, mówisz? Ten jest piątka. Piątka jest ładna. No jak się ta piątka nazywa? Taką dupę. Teraz Anety koń. Czwórka. Jak się nazywa twoja? Ale to podziwia konia. Szóstka, to nie jest mój. Lepiej niech wygra. To jest mój. No to na tym wyścigu 5 funtów trzeba, minimalna stawka 5 funtów, więc mogę wybrać 55, jeżeli wygra. A jeżeli będzie drugi, to 12,50. Ale Tony mówi, że to jest kiepski koń, więc raczej nie wygram. Anety jest Zefina. Może go 37,50. To oglądam, idą z jockeyami teraz. O, wychodzą, no rzeczywiście. Czekaj, ja nie mam czwórki. Czwórka idzie tam bez jockeya. Bez jockeya Anety jedzie. Jeszcze krąży. Bez jockeya, Anety poleci. A reszty już poszło. O Jezu, już znalazł się. Taki starszy pan. Czy da radę? O! Jest starszy pan, to więcej doświadczenia ma, to może. Może coś z tego będzie. Czy ciemno to widzisz, ale to nic nie załatwiliśmy. Który wygrał? Which one has won? The one that was the favorite. It's number 5. Nikt nie wygrał. It's number 5. Ale to ile wygrałaś? Nic. To są imiona koni na następne wyścigi. I won that one. Which one? This yeah, one. You said.
for some reason. Which one you... Oh, you can't see it. Which one you you chose? Number three. Idziemy. Pociąg. Pociąg stawiasz. Obmyślają już plan wygrania. O, to jest mój. Here at the last meeting, I lost. He's only beaten 2 or 3 points. This is 4 for 6, but it isn't that bad at all. This is a little bit short, right? I can look test this stand up last year, and this could be a big deal. Now I've been chasing other versions of this test. Might be a couple of times when I behave in lockdown. Last all appears to be lockdown racing in Kami, isn't it? And it's not a bit warm and a bit pit up. And we're very, very keen to get on with the looks of things. She does. Tony, what number is yours? Down the walkway. A little bit longer, this one, 7 furlongs, so they'll probably go, they'll start like there, and they'll go round, finish line twice. Are they going twice? Should do it. No, to dwa razy. Ten dwa razy będą biegać. No nie. To jest właśnie ton. That's mine. That's yours. Trójka jest do niego, a... Czwórka. Mine's gonna win. You've got this. Three. Number three. Trójka to niego. Czwórka moja, Aneta. One. Jedynka. Well then, go to the rail. Chodź. Mamy pierwsze. Zaczęły. To wielkie oczekiwanie. Można widzieć na ekranie tutaj? Gdzie twój ogier? Mine's in a good position, it's in form at the moment. Who is first? The one that said, I think it's the one. Maybe it is just one. I need to know. Mine's coming now on the outside. I need to know if it's first. Mine on the outside, the one with the red hat. It's number three. Mine's winning. Okay. Trójka wygrywa na razie do niego. Zaraz to Mine's winning. You won, Jennifer! Do niego wygrywa. Tomy wygrał i 20 funtów obstawy, zobaczymy ile wygrał. I Tomy. Fight on me next. Lepiej się pobój, że przegrałaś. Jestem ciekawy, ile zarobili. 15 funtów? No. Ale fajnie było. Fajnie było. No ciekawe, ile Tony przyniesie. Tony, how much? 61 pounds. That's actually really good. 61 funtów. Ok, teraz jest trzeci wyścig i będzie, to jest przedostatni wyścig. I Tony obstawia za mnie, bo oczywiście jestem pechowa. Czyli mój będzie 4. Which one was yours again? Czwórka i piątka będzie nasza. No i tutaj można robić zdjęcia. Musisz być w kolejce. Tutaj zdjęcia można robić przy znaku. Taki klimat. Na wyścigach. The last one I want to go to finish line. Okej, okay, macie jedynkę, Aneta? Jedynkę macie? Tony zaraz sprawdzi, jaki my mamy. Which one? Number 4 and number 5. Czwórka i piątka. No dobra. Tony mówi, że jedna z nas wygra. One of ours. I w końcu wygrał mój, bo Tony obstawił go. Wybrał za mnie. No w końcu coś wygraliśmy. Ja mówię sobie na tym. No, she doesn't like it. You need to down it. Tony, yeah, you go down. Tony sobie drina kupił. Cały dzbanek. Aneta, dwa drinki. Yeah, mine was first. That's the winner.
I'm gonna kiss now. Gone. How much have I won, Tony? 25? That's not too bad. If you stay in the race guard, there are no changes. Ostatni wyścig. Pewnie każdy będzie miał. Anny, będziemy oglądać konie, tak? A nie, poczekaj, bo nie wiem, co z tymi cwankami zrobię. Nie wiem, dlaczego bez... Pij! Na szybkiego. Takie nasze przystaniaki wyglądają. Tylko nie możemy im tego powiedzieć. A ja, to jest dobre. You got two different ones? Yeah, because that Nikki one was on. So that's Nikki's on? Yep. How much you put on it? To niby jest Mellow Magic. How much you can win? I wstawię 20 punktów. Ja zawsze przegrywam, ale chciałam właśnie tego. I aby 2 funtów wstawił mi. To by cały nic wygrał. Bo mówi, że znowu zły koń. Ostatnio, jak była właśnie moja siostra i tata i był przepyszny. Angielski paj. Seconds of the Rudy for the last, beginning at the entrance of Viaduct Straight. And Chesnickel, the final race this evening, a reminder. Wygląda gejowsko. A tam jest parada, 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 zobacz. Parada, zobacz. No tak. Powiedz co, wychodzą do sobą. Ostatni raj. Nie wiem, ja mówię, dobra, lepiej z tym człowiekiem, że nie przyszłem. A teraz? Wiesz, nie jest się. Ale jak zadowolony, jak Tomek zadowolony. Aneta zadowolona. Widać tutaj. Dwa razy biegnę. Seems to be enjoying herself as well. Hopping on front to Helen Ester sitting closest to her. And then Melanie and Rosalia. And going through the last furlong in a fairly heavily 14 and a half seconds. So I'm going to leading pair and leading to the rival. Would have been a fairly steady pace. Has just increased around the 13 seconds for the last furlong. And Helen Ester is now pretty out to single as they run. Hello, Mikey, waiting in the wings, and Nikki is right on her tail. And Helen Ester is a good one inside the two. Dobra, weźmiesz taksówkę. No nic. Idziemy na miasto. Gdzieś pomogę.